Piracie! Uwaga! Proszę Państwa, jeleń! Gdzie? Gdzie? Cztery palce w lewo kępy sosę! Boże, nie widzę! Pani kochana, podać Pani azymut? Nie dla mnie, dla dziecka! Kom, 115, siła wiatru, około 3, wilgotność powietrza 0,8, zaś wysokość bezwzględna około 732 metry. Serdecznie Panu dziękuję! Jeleń! Piękny, piękny! Przepraszam, proszę Pana, a Pan? Ja jestem za stary. Panowie, dwóch mężczyzn na ochotnika. Należy przenieść weterana. Dziękuję Panu. Stokrotnie dziękuję. Rzeczywiście jeleń, ale sztuka. Siedzi jak król. Przepraszam, nie siedzi, tylko stoi. Stoi piękny. Piękny, piękny. Straciłam go z oczu. I za szkoda. Ja. Jest. Co? Co? Jeleń, proszę Państwa. Gdzie? Gdzie? Proszę spojrzeć tam, na skalę. Boże, jakie szczęście. Piękny, piękny. Patrz, jeżeli nie chcesz, żeby mamusia umarła. Panowie, przenosimy starca. Piękny, ale stoi. Nie stoi, lecz się posuwa. Horyzontalnie. Przecież mówię. Chcesz, żeby wujcie dostał cukrzycy? Chcesz? Piękny, piękny. Proszę Pana, słucham. Ja się boję, że mnie opuszczą. Cóż robić, jeżeli chce Pan zobaczyć jelenia? Nie, gdzie tam chce? Niech się mi nie wydał. Nie wiem, Pan chcesz poradzić. Nic takiego nie przychodzi do głowy. A gdyby tak? Panowie! Się zgoda. Znowu zapominacie o naszym czcigodnym weteranie. Wstyd, jeleń należy się każdemu. A nie kto? Panowie, przenosimy dziadzie. O, jeleń, jeleń. Gdzie? Gdzie? Tam, także jeleń. Chwileczkę, gdzie pan widzi tego jelenia? Tam, ale mam pyta. Piękny. Piękny, piękny. Proszę o spokój, no proszę o spokój. Pan pozwoli, że najpierw przeorletkuję. Proszę bardzo, ja się posiedzę. No niestety, wie pan, obawiam się, że pan się myli. No to był zającki. Zając! Zając? Patrzcie państwo, coś podobnego. No zając! I to wcale nie największy. No wie pan co, podejrzewam, że jakiś upośledzony. A ja już się mówię, że to jest. Udało, bestia. Zając, pan, bez wątpienia, zając. Ale za to ma duże uszy, co? Wprowadził pan w błąd opinię publiczną. To przez te uszy, pomyliło mi się. Ja. Jeden jest pan. Ha, kiedy jest? Panowie, no brat dziadzia. Piękny, nieprawdaż? Jezu, jak ładny. Jeszcze ładniejszy od tamtego. Piękny, piękny! Jak się u mnie będziesz patrzył, to dostaniesz tu fufu. O Jezu, uwaga proszę Państwa! Dwa jelenie z prawej flanki! Panie, pan do mnie? Panu co ma nadzieję, niech mnie pan ratuje. W jaki sposób? Niech pan coś zrobi. Ja już nie mogę. Sam pan widział. Próbowałem. Chętnie, ale... Szybko, ze względu. Panowie! No ile razy, no ile razy nie mam powtarzać, że jeleń nie dla wszystkich. Każdy chce zobaczyć jelenia. Za późno. Dziękuję panu. Serdecznie dziękuję. Jaka to radość zobaczyć raz jeszcze jelenia starość. Łapę pana. Bardzo piękne, bardzo piękne. Proszę państwa. Coraz piękniejsze, szczególnie. Proszę Państwa, przecież i tak nic nie widać. Ale jak to? Możliwe, że za pomocą lornetki można wyraźniej dostrzec jelenia, ale gołym okiem to prawie niemożliwe. Jak pan śmie? Przy dziecku! Ten gorączkowy nastrój, ja na przykład mam znowu zanieczyszczone spodnie. Żałuję pan dziecku, jeleń.
obserwuję od dłuższego czasu. Ty nawet nie chciałeś patrzeć na jelenia. Sam nie patrzę, dziecku nie da. Jednak chodzi nie tyle o mnie, o ile o tego starca, który pan jest niewrażliwy na piękno. Niewrażliwy na piękno? Na piękno niewrażliwy? Powtarzam, że moja osoba gra tu drugorzędną rolę i nawet moje spodnie. Ale ten starzec, ustawicznie przenoszony z miejsca na miejsce, ostatecznie można by się na to zgodzić, gdyby rzeczywiście coś było widać wyraźnie. Ale w tych warunkach, bez lornetki, panu się jeleń nie podoba? Jeleń mu się nie podoba? Nie podoba mu się jeleń? Piękny, piękny! Ależ bynajmniej, to rzeczywiście niebrzydkie zwierzę. Tyle, że go nie widać. Zaraz, proszę pana, jak to nie widać? Może przez lornetkę, ale tak zwyczajnie po prostu. No nie, ja chyba nie. A może pan w ogóle nie kocha zwierząt? Sadysta! Zwierząt nie kocha? Nie kocha zwierząt? To nieporozumienie. Jeleń swoją drogą, starszy człowiek swoją, a poza tym nic nie widać. O nie, proszę państwa. To nie kocha piękna, ten nie kocha zwierząt. Starcza się coraz niżej. Ten gość jest nawet znęcać się nad starcami. Dzieci! Czego pan chce od czcigodnego weterana? Mógłby pan być jego synem. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że jego to męczy. Tym bardziej, że i tak nic nie widać. Bo gdyby ewentualnie coś było widać... Jezus. Czy to prawda? Niby co? No, że pan nie lubi patrzeć na jelenia? Pan? W pańskim wieku? Nie chcę patrzeć na jelenia! Na jelenia nie chcę patrzeć! Ja bym na jelenia patrzył dniem i nocą. Nawet po ciemku. Jeleń jest piękny. Piękny, piękny! Ha, ha, ha! No i co pan na to? To pachnie to szczerze. Niech się pan powie szczerze. Niech pan się przyzna. Nigdy. Jak to tylko dostanę wózek, a będę jeździł do lasu dzień, dzień. Deszcz, nie deszcz. Koce się powinę, parasol gaś. I będę na swoim wózku jeździł ścieżkami, przysiekami. Aż go zobaczę. Byle tylko zobaczyć. Pada spokój. Już wszystko jest. Do diabła spadę. Ale przecież nic nie widać. Nie widać. No wszystko jasne, proszę państwa. Nienawidzę do zwierząt. Torturowanie bezbronnych starców. A teraz jeszcze przekleństwa obecności dzieci. Oto proszę państwa. Do czego doprowadza brak wrażliwości na piękno. Piękno, piękno. Zawołałaś konduktora. Ha, ha, ha. Ale to nie wszystko. To może zaprowadzić jeszcze dalej. Na same dno. Ja to rozstrzygam. Niech się pan upamięta. Kupi czas. Co mam robić? Jest godzina 17.03. Za chwilę będzie przystanek. Jeżeli pan wysiądzie. Zrobię pan jeszcze pociąg w przeciwną stronę. Słońce zachodzi tak o 19.03. No potem rzecz jasna, zrozumieć. Czyli inaczej. Odliczywszy czas do odejścia powrotnego pociągu, niech przeliczę. 1:48. Dosyć czasu, proszę pana, dosyć czasu, żeby przy odpowiedniej pilności przebyć trasę z powrotem. No i rzecz jasna, przypatrzeć się jeleniu. Ależ ja się śpieszę. Rozwój duchowy, idealizm jest ważniejszy od spraw materialnych. Pan nie chce się uszlachetnić? Przecież dziecko. I niech pan pamięta, na każdego jelenia ma pan 20,16 minut czasu. Dwa jelenie z lewej, 3 z prawej. Proszę nie pomylić. 4. 3 dziadziu, ten jeden to był zając.